W Olsztynie wystartowała Akademia Młodych Orłów. Wspólny trening młodych piłkarzy i piłkarek odbył się 6 października na Orliku Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ulicy Jagiellończyka. Jako jedni z pierwszych prekursorzy w zasadzie w kraju taką akademię uruchomiliśmy z dniem dzisiejszym. Wcześniej odbyła się rekrutacja do akademii. 92 młodych dzieciaków zostało przyjętych od roku 6 do 11 i są również dziewczęta i widzimy, jak bardzo zaangażowani są już ci najmłodsi. Zapał jest, warunki też są tutaj dosyć fajne, bo tak, mamy Szkołę Mistrzostwa Sportowego, mamy fajnie obrandowany Orlik. Jak będzie zima, mamy tutaj zapewnioną salę gimnastyczną, czyli tutaj trzeba naprawdę pochwalić władze Olsztyna, władze szkoły, że przygotowały bardzo fajne warunki organizacyjne. Akademia Młodych Orłów jest pomysłem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Projekt Akademii polega na bezpłatnych treningach piłkarskich dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Treningi w 3 grupach wiekowych rozpoczęły się 22 września i odbywają się pod bacznym okiem wykwalifikowanych trenerów zagwarantowanych przez PZPN. Treningi Młodych Orłów to głównie zabawa, dzieciaki bawią się, wprowadzamy pewne już takie aspekty piłkarskie, ale naszym głównym celem jest dobra zabawa dzieciaków na treningach. Chętnie przychodzą, także wydaje mi się, że wykonujemy dobrą pracę. Nie tylko najmłodsi są zadowoleni z treningów. Rodzice, którzy przyprowadzają swoje pociechy na bezpłatne zajęcia, wypowiadają się o nich w samych superlatywach. Bardzo dobry pomysł. Syn chętnie chodzi na te zajęcia, także myślę, że fajnie, że są. Jak na razie mi się podoba, dlatego że jest jakaś taka forma zabawy i myślę, że dzieciaki się nie nudzą. To jest jakiś tam dobry kierunek. No i tak jak trener powiedział ostatni razem, że na początku będzie zabawa, natomiast później będzie coraz bardziej konkretnie i coraz więcej takiego już poważnego treningu, więc myślę, że kierunek jest słuszny. Dzieci się rozwijają, uczą się czegoś nowego, poznają nowych przyjaciół, nowych trenerów. Także super, bardzo fajny pomysł. Akurat ten konkretnie pomysł jest dobry i skierowany może dla osób też mniej zamożnych, bo klubów sportowych w Olsztynie jest zdecydowanie więcej, ale niestety nie każdy może sobie pozwolić na uczestnictwo w tych prywatnych klubach. Także jest to dodatkowo dla tych osób, które sobie nie mogą pozwolić na prywatne zajęcie. Ta bezpłatna inicjatywa współfinansowana przez miasto Olsztyn i PZPN ma na celu kształtowanie piłkarzy już od najmłodszych lat. Zapał dzieci do treningów napawa optymizmem i nadzieją, że sukcesy piłkarskie naszych reprezentantów w końcu nadejdą.